Jeżeli nie masz lutownicy, ten odcinek jest dla Ciebie. Dziś przetestujemy lutownicę z Action, która jest zasilana za pośrednictwem litowo-jonowej baterii, ładowana na port USB typu C. Jeżeli jesteś zainteresowany, zaobserwuj mój kanał i zapraszam do oglądania. W opakowaniu znajdziesz lutownicę, grot, kabel do ładowania, cynę, podstawkę do wygodnego ustawienia lutownicy i instrukcję. Przystępujemy do montażu lutownicy, który nie jest jakiś strasznie trudny. Sama lutownica, jak widzicie, tak wygląda. Jest taka dosyć wykonana, no taka bardzo plastikowa. Nie jest ciężka, jest w miarę poręczna. No ale to chyba nie o to chodzi. To jest lutownica za 55 zł, ładowana, bezprzewodowa, więc ona powinna w zasadzie lutować i nic więcej. W ogóle fajne rozwiązanie, jeśli chodzi o wkrętkę, bo kojarzy mi się to z żarówką do takich starych lampek, jak to się kiedyś używało. Dobra, wkręcamy to i w zasadzie nasza lutownica jest już gotowa do użycia. Tu mamy, no dobra, graj buczy, wygląda fajnie, ale czy działa? Ano działa. Sprawdzałem. Uruchamiamy ją, przytrzymując ten przycisk, aż do zaświecenia się diody LED. I lutownica zaczyna się rozgrzewać. Za chwilę zobaczycie dymek. Teraz, moi drodzy, w końcu czas na test. Spróbujemy sobie zlutować. No taki, jak widzicie tutaj, kawałeczek drucika, czy tam przewodu. Odpalamy lutownicę. Światełko się zaświeciło. Już wszystko wysmarowałem. Jeszcze ma, widzicie, diodę do podświetlania. No dobra, próbujemy. I ujrzał pan pracę naszą i był zadowolony. A potem zapytawszy o zarobki nasze, usiadł i zapłakał. Z listu świętego Pawła Apostoła do Polonian. Wyłączamy. Odkładamy. No i sami zobaczcie, jak to wygląda. Zlutowane, zlutowane. Rozerwać się tego nie da. Jest jak najbardziej ok. Polecam. Naprawdę świetna sprawa. Ogromnym atutem na pewno jest cena. 55 zł jak za takie urządzenie, które jest mobilne. Mieści się dosłownie w ręce. Możesz wsadzić to w kieszeń bez problemu, zabrać ze sobą. I co tylko tam Ci się żywnie podoba. Druga sprawa, nie potrzebujesz kabla, to jest piękna sprawa, możesz coś zrobić przy aucie, kurczę, przylutować jakieś przewody przy radiu, no nie wiem, w miejscu, gdzie nie posiadasz 220 V. Także jak najbardziej polecam.